Cześć wam. Dzisiaj znaleźliśmy się na terenie miasta Opole, w starym kamieniołomie wapnia i margla kredowego. Jest tutaj pewna ciekawostka, którą chciałem wam szybko zaprezentować. Dotyczy się ona właśnie tego, co widzicie tutaj właśnie na filmie. Odsłonięcia skalne, jakie występują w tym kamieniołomie, są do margle poprzeławicane wapieniami wieku kredowego. Pozostałości po tej kolejce wąskotorowej tutaj na tym obiekcie się znajduje. Dlatego w miarę takich ciekawszych znalezisk będę wam to właśnie pokazywał. To co tutaj widzicie, to jest taśmociąg, który został zabudowany. Aktualnie jest on w trakcie pracy. No i nie wiem, czy uda nam się wejść tam, gdzie chciałem, ze względu na to, co znajduje się na tym słupie, no, ale podejdziemy zobaczyć z bliska. Zrobiłem krótką przerwę na fajeczkę. No i zobaczcie, co tutaj znalazłem. Jest to jeżowiec, odseparowany od reszty skałki. Jeżowiec najprawdopodobniej przynależy do rodzaju Micraster. No ładny okaz, bardzo ładny okaz. Zabieramy go ze sobą. Chyba zaryzykujemy. Dupa blada. Tunel został całkowicie zamknięty. No jak widzieliście, teren, obiekt jest praktycznie cały zaminowany. Wszędzie są kamery, czujki. Także szkoda, ale nie zwiedzimy tego. No i cóż, emocje opadły. Oddech został troszkę uspokojony. No jak się okazało, koledzy z gwarantu wypatrzyli mnie i mnie dopadli samochodem. No ale na szczęście nic poważnego z tego wynikło. Nie dostałem żadnego mandatu. Jedynie ostrzeżenie. Dobre z nich chłopaki. No i co? Dzisiejsza wycieczka była bardziej taką rozpoznawczą. Przynajmniej wiemy, co, gdzie i jak. Wiem też, jak najlepiej tam dojść, od której strony. No i mam nadzieję, że kolejne wyjście, kolejny wypad okaże się już bardziej trafny i sfilmujemy
tunel, do którego chcieliśmy dzisiaj wejść. To na tyle. Żegnam się z Wami. Cześć Wam.